16. diecezjalny zlot młodzieży dobiegł końca. Na spotkanie modlitewne do Krzeszowa przybyło kilkaset osób, nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Spotkanie młodych rozpoczęło się w piątek 21 sierpnia. Przez 4 dni młodzież uczestniczyła w modlitwach, warsztatach tanecznych, muzycznych, plastycznych, a także integrowała się ze sobą. Wielu z nich na pewno zapamięta z tego dnia coś dla siebie szczególnego. Może się nauczyć wszystkiego, od współpracy z innymi osobami, od po prostu realizowań. Na początku trzeba powiedzieć, że mogą realizować swoje talenty, bo każdy tutaj przychodzi i wybiera sobie jakiś warsztat, prawda? Czyli jeden plastyczny ma zdolności plastyczne, rozwija swoje zdolności plastyczne, jeden muzyczne, drugi tam jakieś teatralne, jakieś taneczne i tak dalej. Więc to rozwija swoje talenty. A do tego jeszcze rozwija po prostu, tak mi się wydaje, też miłość bliźniego po prostu. Miłość bliźniego w drugim człowieku. I to jest właśnie najważniejsze. Miłość do Boga i miłość do drugiego człowieka, czyli te najważniejsze przykazanie. Od uczestników usłyszeć można było opinię, że to fenomenalne, jak szybko młodzi ludzie integrują się ze sobą, chwytają za gitary i tworzą niepowtarzalny klimat. A wszystko po to, by wielbić Boga. Na mnie osobiście na przykład to miejsce w ogóle i taka ilość młodzieży, prawda, która tutaj jest i atmosfera skupienia jest dla mnie po prostu czymś niesamowitym i czymś po prostu fenomenalnym. Bardzo nam się podoba. Jesteśmy raczej tutaj w kwestii takich obserwatorów, żeby zobaczyć, jak są zorganizowane warsztaty, jak to wygląda i być może troszkę zaszczepić taki właśnie program, taką formę spotkań młodzieży we Francji. Tematem przewodnim tegorocznego zlotu był Krzyż drzewem życia. Pokazanie młodym, że tylko Bóg jest drogą prawdy. Specjalnie na tę okoliczność do Krzeszowa przywieziono m.in. relikwię krzyża, czyli mały fragment drzewa z krzyża, na którym umarł Jezus, relikwię Jana Pawła II i relikwię świętej Faustyny. Odbyła się również liturgia słowa, na której celebrowano wartości świętych. Jestem zachwycony czymś takim, bo to jest właśnie robota, która pokazuje, ponieważ to nie jest przymus, to nie są spędy, to nie jest za łatwo, jednak są pewne wymagania stawiane. Wiem, że nie wszyscy są tak jednakowo zaangażowani, jedni bardziej, drudzy mniej, ale w końcu na pewno wielka część z uczestników, którzy tu są, czują właśnie wspólnotę, mają alternatywę dla tego bardzo, bardzo konsumpcyjnego stylu życia. Wiedzą, że jest Pan Bóg. Że to wszystko się obraca wokół Pana Boga. I teraz jeśli jest Pan Bóg, to nawet jeśli ja nie za bardzo robię wszystko według Jego myśli, ale wiem, że On jest, mam punkt odniesienia, mówię, że idę dobrą drogą. Jeśli nawet na tej dobrej drodze się potykam, jeśli czasem się lenię, jeśli czasem chodzę bokami zamiast środkiem, zwalniam zamiast biec, czyli szybko, to jednak jestem na dobrej drodze. Ponad 500 osób wspólnie uczestniczyło w modlitwie. Spotkaniom przewodniczyli znani w całej Polsce duchowni. Przyjechali również znani muzycy, śpiewacy i malarze. Zlot był 16. diecezjalnym spotkaniem młodych. Przez całe 16 lat na początku w Głuszycy, gdzie zainicjował te spotkania ksiądz Sławomir Augustynowicz, a następnie zostały przeniesione do Krzeszowa i tutaj do po dziś dzień trwają te spotkania, gdzie spotyka się wielu młodych ludzi, aby zgłębiać swoje talenty, słuchać dobrej muzyki, uczestniczyć w Eucharystii, w nabożeństwach, no i w ciekawych konferencjach. Zapraszani są bowiem bardzo ciekawi ludzie z całej Polski. Najważniejsza była wspólnota i wzajemny szacunek do drugiego człowieka. Wielu młodych ludzi, którzy tak jak ty odczuwają, kiedy przebywasz z nimi, jesz posiłki, śpisz w jednym miejscu, przeżywasz trudy, no i cierpienia i radości, no to ta więź w jakiś sposób się rodzi w człowieku, to nie ma innego wyjścia. Na to spotkanie oprócz młodzieży z Polski przyjechali również młodzi z całej Europy. Przyjeżdżają i Serbołużyczanie, czyli tutaj z zachodniej granicy, okolice Budziszyna, czyli Bałcen, może ludzie bardziej znają, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że właśnie tutaj za granicą są właśnie Serbołużyczanie, czy akurat z Niemiec. Przyjeżdża wielu, wielu, wielu ludzi. W tym roku będą goście z TZ, z Francji, z Włoch, którzy będą prowadzili spotkanie. Każdy wyniesie z tego spotkania coś innego.
No, dają na pewno dużo. Mi jako młodej dziewczynie na pewno pomogły podjąć decyzję, jeśli chodzi o życie zakonne. A teraz jako siostra umacnia mnie gdzieś chęć młodych ludzi i tutaj gdzieś sobie to mi pokazuje też i tłumaczy, że nasza młodzież jednak nie jest taka zła, jaka jest opinia o naszej młodzieży. To mnie jakoś utwierdza w tym. Ja się zgodzę z siostrą. Entuzjazm młodych jest zaraźliwy. Odkąd pamiętam, odkąd ja jeździłam, teraz już jeżdżą moi uczniowie, zawsze i oni, i ja byliśmy bardzo dumni z tego, że możemy być razem. Mogą wynieść tak naprawdę tyle, ile będą chcieli z tego spotkania wynieść. To nawet jak patrząc po tej młodzieży, która przyjeżdża co roku, to gdyby ich zapytać, co każdego roku takiego mocnego ich uderzyło, to każdy będzie miał chyba taki swój szczególny moment. Dla jednych to będą warsztaty, dla innych będzie to moment adoracji Najświętszego Sakramentu, dla innych może będzie jakieś choćby jedno zdanie z konferencji zapamiętane. To ile osób, tyle można różnych rzeczy. A kolejne spotkanie młodzieży w Krzeszowie już za rok, tradycyjnie pod koniec sierpnia.